Tak gorącymi brawami publiczność nagrodziła artystów po premierze widowiska Kopciuszek w artystycznym opracowaniu Elżbiety i Grzegorza Pańtaków. W najnowszym spektaklu Kieleckiego Teatru Tańca występuje aż 85 osób. Jest to bardzo trudna produkcja ze względu na bardzo dużą ilość wykonawców. W tym spektaklu biorą udział artyści, soliści, zawodowi Kieleckiego Teatru Tańca, dzieci i młodzież, szkoły Kieleckiego Teatru Tańca oraz chór Fermata i dwie skrzypaczki. Więc duża obsada, bardzo dużo techniki w tym spektaklu, bardzo dużo zmian scenograficznych. To no, niesamowite przedsięwzięcie, bardzo dużo muzyki, mnóstwo dzieci, ten ruch na scenie, no, jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Tradycyjna historia Kopciuszka przedstawiona została w nowoczesnym ujęciu. Bajka, która chyba od najmłodszych do najstarszych wszystkim jest znana, opowiedziana w inny sposób, opowiedziana tańcem, dotycząca emocji takich jak radość, smutek, dramat, rozpacz, miłość. W wykonaniu wspaniałych tancerzy, od najmłodszych, bo bardzo duża grupa młodych artystów dzisiaj, młodych tancerzy, którzy zaprezentowali się naprawdę bardzo dobrze i która pokazuje jeszcze raz, że dobro zwycięża zło. Oryginalna, momentami monumentalna scenografia przenosi widzów w cztery miejsca, w których toczy się historia. To podwórze, dom Kopciuszka, rynek miasteczka i sala balowa w pałacu. Zachwycają stroje. Na potrzeby spektaklu stworzono blisko 200 kostiumów i fantazyjnych nakryć głowy. Wiele z nich to prawdziwe arcydzieła sztuki rzemieślniczej. Bardzo mi się podoba stroje. Występ dziecięcy jest wprost oszałamiający. Bardzo. No i również ci tancerze. Świetny występ, świetny występ. Przepiękny, wielkie przedsięwzięcie. Jesteśmy z mężem pod wielkim, wielkim wrażeniem. Naprawdę ogrom pracy włożone i także ukłony dla reżyserów, dla wykonawców, dla wszystkich uczestników, którzy byli zaangażowani w takie wielkie przedsięwzięcie. Wspaniały spektakl. Kopciuszek miał być pokazany publiczności 28 marca. Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych z powodu pandemii COVID-19 opóźniło premierę widowiska. Próby były bardzo śmieszne, można powiedzieć, bo każdą scenę ćwiczyliśmy osobno. Pierwsza scena przećwiczona, tancerze szli na salę baletową, przychodzili następni, przychodziły dzieci, przychodziła młodzież, także wszystko było osobno, każda scena osobno. Nawet kiedy w pierwszym akcie tańczy inwentarz, koguty, kaczki z małymi dziećmi, to tancerze zawodowi tańczyli osobno, udawali, że mają dzieci, dzieci tańczyły osobno. No, musieliśmy to przeżyć, udało się, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy zaprezentować publiczności kieleckiej ten spektakl. W dniu premiery Kopciuszka widzowie mogli po raz pierwszy skorzystać z klubokawiarni Kubek Ciepłej Kultury, która została otwarta przez prywatnych najemców we współpracy z Kieleckim Centrum Kultury. Na otwarcie lokalu zagrał zespół Letko.